Michał Rogoziński, MMA.pl, a z nami jest Mehmet Khalidow, który ostatnio jest w ciężkiej sytuacji finansowej, ponieważ po pierwsze, no, nie przelewa się, jest pandemia, nie ma pieniędzy, wybłagał fryzjera, żeby go zresztą dość fajnie ściął. Podobno pociągiem tu dojechałeś, tak? Nie, samochodem dojechałem, teraz się udało, wiesz, tam zabrać się zasłanem. Przyjechałem zasłanem. No ale te samochody to u was są popularne, tak? Ale one są na tych czeskich blachach, czy to są... Nie, wiesz co, chodzi o to, że po prostu, no, wiesz, nasz, wiesz, no, fighterski, jakby ten biznes troszeczkę podupadł, wiesz, przez jakiś czas, nie walczyłem, wiesz, i finanse śpiewają romansy. Krucho w portfelu. Krucho w portfelu, ale te haracze, wymuszenie i tak dalej, asłano, dalej funkcjonują, wiesz, i jednak... Jednak tutaj, wiesz, no kurczę, no, no wziął mnie ze sobą, tam się nawet nie trzeba było do paliwa dorzucać. Ostatnio jak tak jechaliście samochodem, to wiem, że Maciej Kawulski był przewożony w bagażniku. Teraz go też wzięliście do bagażnika, czy bez związania? Ja bym nie oczerniał teraz, wiesz, ten sposób, wiesz, i żeby nie było później pogłoski, że no, takie rzeczy się dzieją w ogóle. Prosiłbym cię poważnie podejść do sytuacji, wiesz, jednak w taki sposób nie prowadzić wywiadów, wiesz. No, oczywiście, no tak jak, pamiętajcie o tym, no haracze to nie jest, to jest normalna rzecz i to funkcjonuje, nie ukrywajmy. A teraz na poważnie, bardzo ci dziękuję, że ostatnio naprawiłeś mi nos, oddycham prosto. Jestem coraz poważny, jestem cały czas poważny, nie ma za co. Mamet, wiem, że z różnych źródeł, że można się ciebie spodziewać pod koniec roku. Muszę o to zadać pytanie, bo oficjalnie jeszcze nic nie wiadomo. Więc powiedz. Oplułeś mnie? Przepraszam. Okay. Zapytaj Maćka Kowalskiego, on jest w bagażniku samochodu Asłana. Asłan, chodź na moment, na sekundę. Chodź. Słuchajcie, to od razu spytamy, bo akurat tak nam los chciał, że zesłał nie tylko ostatnio. Asłan, mam pytanie. Poczekaj, on z Maćkiem, chcę zapytać Maćka, weź tam, daj kluczyki mu, w bagażniku leży, tak? Tak. Kawulski. Związany. Ale ostatnio była Porszawka, coś słabo faktycznie. Zobacz, jaki Mercedes najpierw. Słuchajcie, bardzo dziękujemy. To miał być taki krótki przerywnik, żartobliwy, a do poważnych rozmów to przejdziemy. A jeszcze jest jeden gość. Jeszcze jest prezydent. Jeszcze jest prezydent ACA. Prosimy, przejmujemy. Porządek? Proszę? Porządek przejmujemy. Elegancko. Słuchajcie, porządek przyjęli. Przejęli porządek Czeczeni i uważajcie, bo to nie ma żartów. Panie prokuratorze, proszę zanotować te wszystkie teraz i nowe zarzuty dorzucić. Zrobicie swoje hałd. Na razie.